Cześć, Grzegorz Marczak z Antwerpu. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl, w którym będziemy obalać mity o mobilnych zakupach. Dodam od razu, że partnerem tego cyklu jest firma Allegro. Pierwszy nasz pomysł i w pierwszym odcinku postaramy się sprawdzić i udowodnić sobie, czy aplikacje mobilne tak naprawdę zżerają dużo transferu naszych cennych danych, za które płacimy. Ponieważ wiele osób ma co do aplikacji mobilnych obiekcje, nie wie jak one działają, nie wie ile pobierają tak naprawdę danych i w związku z tym czy ich używać, czy bardziej zostać ze stroną mobilną. W związku z tym przetestowaliśmy kilka stron mobilnych, kilka aplikacji mobilnych, w tym oczywiście aplikacje i strony również Allegro. No i zapraszam do obejrzenia naszego materiału. Tomek za chwilę opowie trochę o naszej metodologii testowania oraz o tym, jak to wyszło i jakie mamy wyniki końcowe i czy aplikacje mobilne to faktycznie rzecz, której należy się obawiać, czy też wręcz zaoszczędzą nam trochę danych. Naszego testu wzięliśmy tak naprawdę cztery różne usługi, cztery różne aplikacje. Najważniejsze było Allegro oczywiście, jako w ramach tej naszej tezy dotyczącej zakupów mobilnych. Oprócz tego było to również Gazeta.pl, Onet oraz WP. W każdym przypadku porównaliśmy ze sobą, ile transferu zżera strona mobilna, a ile transferu zżera aplikacja mobilna dedykowana tej właśnie tej stronie. Wykonaliśmy każdy scenariusz polegał na tym, że wykonywaliśmy trzy akcje, otwieraliśmy na przykład trzy aukcje w aplikacji mobilnej, trzy aukcje otwieraliśmy na stronie mobilnej. To samo było z portalami. Otwieraliśmy trzy linki na stronie mobilnej i trzy linki w aplikacji mobilnej. Jakie uzyskaliśmy efekty? Zaraz się przekonacie. Między każdym testem resetowaliśmy dane przeglądarki, resetowaliśmy nasz program do mierzenia zużytego transferu. Użyliśmy tutaj dla Androida programu Data Monitor. Jest on dość zaufany, sprawdzony. Wcześniej sprawdzaliśmy wielokrotnie, czy te dane się pokrywają, więc nie są to przypadkowe liczby. Za każdym razem wychodziły nam liczby podobne, więc jesteśmy pewni, że te nasze dane są wiarygodne i faktycznie odzwierciedlają to, jak jest w rzeczywistości. Wszystkie wyniki, które zanotowaliśmy w trakcie naszych testów, mamy spisane, więc ja tutaj proszę mojego asystenta, który... Wodziankę moją. Okej, więc w większości przypadków okazało się, że aplikacje mobilne zużywają mniej transferu danych. Wyjątkiem była tutaj Gazeta. MB, jeśli chodzi o aplikację i 2,6 MB w przypadku strony www. Więc w tym wypadku aplikacja, i był to jedyny taki przypadek, okazała się bardziej transferożerna. Ciekawym przykładem jest tutaj WP. Strona internetowa zżarła aż 11,2 MB, kiedy aplikacja mobilna to było zaledwie niespełna 600 KB. To jest ciekawy przypadek bardzo, chociaż z drugiej strony trzeba zauważyć, że ta aplikacja WP jest bardzo prosta i dość minimalistyczna. W przypadku Allegro
Maps. Aplikacja mobilna zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie zużywała około 500 kilobajtów danych, więc to jest taka granica. W przypadku iPhone'a było około 530 kilobajtów, w przypadku Androida 460-470 kilobajtów. Natomiast strona mobilna tutaj już zżarła aż 4,3 megabajta danych, gdyż te aukcje były pobierane w całości, pobierane były jeszcze dodatkowo poniżej wszystkie proponowane produkty, które możemy licytować lub kupować. W przypadku Onetu mieliśmy potwierdzenie naszej tezy, aplikacja zżarła 2,6 MB, a strona www 3,2 MB. Czyli tutaj ta różnica jest troszkę mniejsza, ale jest. W większości przypadków okazuje się, że aplikacje mobilne generują mniej transferu danych. Jeżeli więc mamy swoje ulubione portale aukcyjne, portale zakupowe, serwisy z zakupami, z aukcjami, to warto korzystać w tym przypadku z aplikacji, instalować je, no i możemy wtedy liczyć, że ten nasz transfer danych, ten nasz pakiet danych stopnieje znacznie wolniej i pozwoli nam na dłużej cieszyć się internetem 3G.